Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się z filozofem na kanapie. To dzisiaj drugie już spotkanie w tej serii. A dzisiejszym filozofem na naszej kanapie jest profesor Zbigniew Wróblewski, kierownik Katedry Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No właśnie, filozof przyrody, współautor wielu prac stricte naukowych, ale również niestrudzony popularyzator nauki. Zbigniew udziela się przy Lubelskim Festiwalu Nauki, a ostatnio był redaktorem prowadzącym przedostatniego numeru Filozofu i poświęconego antropocenowi. I o tym antropocenie dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy. Witaj, Zbyszku. Witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Lipski i będę miał przyjemność przepytać profesora Wróblewskiego specjalnie dla Państwa. Program tego naszego spotkania będzie następujący. Najpierw, tak jak zwykle, krótko o filozofii w ogóle. Jak widzisz filozofię i jakie jest jej miejsce dzisiaj w kulturze. Później przejdziemy do zasadniczej części dzisiejszej rozmowy, czyli o tym antropocenie porozmawiamy, a ostatnie 15 minut zostawimy na pytania od Państwa. Także jeżeli jakieś pytania się Państwu zrodzą, bardzo prosimy je umieszczać na czacie. Ja je później profesorowi Wróblewskiemu odczytam. Okej, no to zaczynajmy. Więc ten temat, którym dzisiaj się będziemy zajmowali, antropocen, no to jest taki temat, który jest atakowany i przez przedstawicieli nauk ścisłych, i przez przedstawicieli nauk humanistycznych, taki z pogranicza. No i z filozofią jest tak samo. Są tacy filozofowie, którzy bardziej przypominają humanistów, a nawet literatów, a są tacy, którzy bardziej przypominają naukowców ścisłych. Jak ty to widzisz? Czym jest filozofia? To jest nauka przyrodnicza, humanistyczna, coś jeszcze innego? No myślę, że filozofia jest chyba ponad tym podziałem nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze. Ze względów prawdopodobnie administracyjnych urzędnicy nas kwalifikują do nauk humanistycznych, ale biorąc pod uwagę przedmiot, metody, które stosujemy, to myślę, że trochę się wyłamujemy z tego podziału, o którym wspomniałem, dlatego że mamy trochę większe ambicje poznawcze, które być może nie do końca jesteśmy w stanie zrealizować, ale ta przygoda z filozofią rozpoczęła się, jak wiemy, kilkadziesiąt wieków temu i trwa ciągle, bo ciągle zadajemy te same pytania, aczkolwiek odpowiedzi, których udzielamy, zmieniają się. Ale pytania pozostają te same. Nie są to pytania ściśle humanistyczne, bym powiedział, są to pytania światopoglądowe. To jest oczywiście jedna z wizji, jedna z metafilozofii, ale jeżeli patrzymy na historię, to były początki takie. Okej, no ale jeżeli my, zadam ci trudne pytanie. Dobrze. Ale no trochę atakujące we mnie, ja też jestem filozofem. Jeżeli te pytania ciągle pozostają takie same, nie udzielamy odpowiedzi na te pytania, mówisz, no to po co ta filozofia? Po co? Dlatego, że ta ciekawość nigdy w nas, myślę o gatunku, nigdy w nas nie zanikła. Po prostu ciągle te same pytania. Mówię, kontekst się zmienia, kontekst kulturowy się zmienia, kontekst społeczny. Przykład antropocenu jest tutaj takim, myślę, że bardzo wyraźnym, jak na stare pytania w nowym kontekście udzielamy odpowiedzi, albo jeszcze inaczej, potrafimy zrozumieć nasze wcześniejsze pomysły, od których odeszliśmy. Na przykład starożytni Grecy mocno podkreślali rolę natury, natury, która jest zastana, natury, z którą trzeba jakoś się zmagać, jakoś się ustosunkować pozytywnie. Z czasem, kiedy uzyskaliśmy odpowiednie narzędzia techniczne, my zaczęliśmy tę naturę przekształcać jako pewną dowolną daną, którą można, tak jak chcemy, kształtować. No i kryzys ekologiczny pokazuje, że od tej natury danej, także w sensie biologicznym, nie da się za bardzo uciec bezboleśnie. Okej, no i mówiąc to,
przechodzisz do drugiej rzeczy, o którą chciałem cię zapytać, czyli właśnie o to, jaka jest dzisiaj funkcja filozofii w tych trudnych, no tak to sobie nazwijmy, roboczo czasach. Jak mamy jakieś problemy, no chociażby z klimatem, czy tam teraz z COVID-em, no to ludzie uciekają się raczej do, albo do nauk medycznych, powiedzmy, albo do jakichś tam nauk ścisłych po rozwiązanie pewnych problemów, ewentualnie do nauk inżynieryjnych. Po co ta filozofia? Po co filozofia? Po nas. Więc tak krótko, ja bym powiedział tak, filozofia zapewnia nam centralny punkt widzenia. Potrzebujemy centralnego punktu widzenia. Potrzebujemy, jako Zbyszek, Piotr, jako ludzie, potrzebujemy pewnego centralnego punktu widzenia. Zwykłym ludziom daje to światopogląd. W naszym przypadku, ludzi, którzy się zawodowo zajmują filozofią, chcielibyśmy, żeby ten centralny punkt widzenia był systematycznie przemyślany, krytycznie oceniony. Więc to jest taka pierwsza okoliczność. Centralny punkt widzenia. Oczywiście nie wszystkie dyscypliny filozoficzne, nie wszystkie kierunki filozoficzne dążą do sformułowania takiego centralnego punktu widzenia w sytuacji, kiedy jesteśmy na usługach innych dyscyplin. Na przykład jako filozofowie nauki, metodologowie, to oczywiście pełnimy pewną rolę usługową, pomagamy przeprowadzać refleksje nad tymi aspektami nauki, których nie interesują aż tak bardzo naukowcy. Ale generalnie, gdybyśmy patrzyli na historię, na pewno ciągłość problematyki, to myślę, że ten centralny punkt widzenia jest istotny. Druga rzecz. My potrzebujemy dystansu. Informacji, które do nas docierają, jest strasznie dużo. I możemy się w tym pogubić. Teraz filozofia daje nam pewien dystans z racji chociażby tego, że nie interesują nas szczególiki naukowe. Nie interesuje mnie na przykład, jaki jest mechanizm biochemiczny procesów, które zachodzą w klimacie. Załóżmy, od tego są inni specjaliści. My potrzebujemy takiego dystansu, który jest związany z poziomem analiz, z głębokością analiz, z założeniami, które przyjmujemy, czy to w naukach, czy szerzej w światopoglądzie. I to nam daje ten luksus dystansu. I trzeci element, on jest bardziej związany już z tą najbardziej wyróżniającą się funkcją filozofii, funkcją aksjologiczną, funkcją etyczną, że filozofia daje nam czas na namysł i ten namysł może być elementem opóźnienia. To znaczy pewnych procesów, które kulturowe, które zachodzą, prawdopodobnie nie da się zatrzymać. Można na jakiś czas przyhamować dzięki temu, że filozofowie zaczynają problematyzować, zaczynają wskazywać, jakie są możliwe konsekwencje. I to jest ten czas dany ludziom do zastanowienia. Czyli co, powiedziałbyś, że filozofia to taka konserwatywna siła, trochę zatrzymująca postęp? Tak. Takie mam. Gdy tak się patrzy na to historycznie, to taka funkcja, wydaje mi się, często występuje w filozofii. Siła konserwatywna, zatrzymać entropię świata. I myśli, rozumiem. Tak. Okej, okay. A ten centralny punkt widzenia, o którym wspominałeś, to rozumiesz to w takim sensie, że filozofia jest miejscem, w którym dokonuje się pewna synteza różnych punktów widzenia? O to ci chodzi mniej więcej? I być może generalizacja, że właśnie nie zwracamy uwagi na szczegóły pewne, jak tam wspomniałeś, tylko na bardziej ogólny obraz i założenia podstawowe jakieś tego ogólnego obrazu. Czyli o coś innego ci chodzi. Tak. Gdy mówię o centralnym punkcie widzenia, to myślę o syntezie, ale także syntezie, która jest budowana według jakiejś jednej wyróżnionej idei. Ta idea nam zapewnia ten centralny punkt widzenia. Ona z reguły czerpiemy z metafizyki, ontologii, te idee główne, wokół których możemy uporządkować nasz światopogląd. Okej, a to w takim razie współcześnie
Wskazałbyś jakieś takie idee, które organizują tą refleksję filozoficzną, te takie centralne idee? W myśleniu o przyrodzie i o miejscu człowieka w przyrodzie taką ideą jest na pewno ewolucjonizm. Idea nie filozoficzna, albo nie tylko filozoficzna. Nie tylko filozoficzna, ale na przykład w naukach przyrodniczych idea ewolucji jest taką centralną ideą, z którą naukowcy się liczą. Także liczą się filozofowie. Inną ideą ontologiczną to jest naturalizm, antynaturalizm. W tej opozycji możemy uporządkować różne światopoglądy i teraz normalny zjadacz chleba gdzieś w tej opozycji mieści się, filozof dostarcza argumentów, dostarcza precyzyjnej aparatury, za pomocą której można opowiedzieć się, opisać, czy jestem naturalistą, czy antynaturalistą. Więc myślę, że to jest taka kolejna idea. Dużą pokusą w ramach ewolucjonizmu jest naturalizacja człowieka. No i z tym też trzeba się zmierzyć. To jest taki centralny punkt widzenia. Ja myślę, że w filozofii problematyka antropologiczna, czy wcześniej, czy później, zaczyna odgrywać centralną rolę. To znaczy nasze odpowiedzi ściśle metafizyczne, chociażby zakładają lub implikują wyraźnie jakieś idee antropologiczne. Czyli mówiąc najkrócej, miejsce człowieka w przyrodzie. Na to pytanie także chcemy odpowiedzieć. Miejsce człowieka w przyrodzie. No i to będzie nasz dzisiejszy główny temat. To powiedziałbyś, zaraz przejdziemy do samego antropocenu, ale powiedziałbyś, że antropocen, ta idea, zaczyna jakoś grać główne skrzypce w filozofii dzisiaj? Czy to jest jednak wciąż raczej poboczna idea? Może jakaś tam odprysk tych głównych rozważań skoncentrowanych wokół ewolucjonizmu i problemów antropologicznych, naturalizmu? Wiesz, Piotrze, trudno mi jest ocenić, bo to trochę zależy od marketingu filozoficznego także. Profesor Binczyk, która napisała bardzo ciekawą pracę na temat epoki antropocenu parę lat temu, odniosła niebywały medialny sukces. Mnóstwo wystąpień, konferencji, śledziłem to w internecie, więc można powiedzieć, że z punktu widzenia marketingowego trafiła w dziesiątkę. Być może także, znaczy na pewno także z tego powodu, że to jest bardzo dobrze napisana praca. Więc w Polsce, jeżeli tak na to można popatrzeć z perspektywy lokalnej, antropocen, idea antropocenu filozoficznie ujęta zyskała bardzo wysoką rangę. Rzecz ciekawa, głównie poza środowiskiem filozoficznym, to znaczy środowisko humanistyczne, środowisko zajmujące się ochroną środowiska bardzo chętnie wykorzystuje tą ideę. Sporo konferencji jest w Polsce, na świecie na temat idei antropocenu w różnych zastosowaniach. Chociażby teraz niedawno ma się odbyć, w tym miesiącu bodajże, o języku antropocenu w humanistyce. Więc środowiska niefilozoficzne tą ideę podnoszą bardzo chętnie. W filozofii ta rzecz powoli się przebija. W porównaniu, powiedziałbym, z rangą problematyki analitycznej, takiej filozofii technicznej, to z pewnością jeszcze trochę postoi w przedpokoju, zanim wejdzie na salony. Między innymi dlatego, że
To jest szerszy problem z filozofią ekologiczną, że filozofia ekologiczna nie ma dobrych notowań wśród filozofów akademickich. To znaczy, raczej się ją traktuje jako właśnie domenę wizjonerstwa, domenę takiej quasi naukowej ideologii, którą próbuje się przemycić do filozofii. No i trzeba przyznać, że z punktu widzenia tego dominującego takiego paradygmatu filozofii analitycznej, filozofia ekologiczna wyraźnie odstaje. No bliżej jest, powiedziałem, refleksji humanistycznej niż takiej profesjonalnej roboty filozoficznej. Okej. No my nie nadrobimy tego wszystkiego dzisiaj, no ale spróbujmy chociaż trochę filozoficznie właśnie o tym antropocenie porozmawiać. I najpierw w takim razie uporządkujmy sobie pewne pojęcia. Mówimy już, powiedzieliśmy kilka razy antropocen, ale co to w ogóle jest ten antropocen najpierw? Spróbujmy sobie jakoś, może nie zdefiniować, ale chociaż opisać ten termin. Więc tak, w sensie ścisłym jest to nazwa dla nowej jednostki geologicznej, nazwa, która została zaproponowana przez środowisku geologów, więc idea byłaby taka, że następną epoką geologiczną, która wyraźnie zaznacza się w skałach osadowych, jest antropocen, a więc taka warstwa geologiczna, która nosi wyraźne wskaźniki działalności przemysłowej, gospodarczej człowieka. Chemiczne, fizyczne wskaźniki, ekologiczne. To wszystko ma swoje ślady w skałach geologicznych. No i geologowie zaproponowali, to jest nowa rzecz, początek XXI wieku, żeby rozpocząć dyskusję nad nową jednostką geologiczną. A skończyła się poprzednia epoka, tak, rozumiem, i zaczynamy tak uważać, że... Skończył się holocen, zaczyna się antropocen. I antropocen jako epoka geologiczna, która jest pod bardzo silnym wpływem z działalności człowieka. Więc mamy tu do czynienia z terminem technicznym, przyrodniczym, empirycznym, bo są wyraźne wskaźniki fizyczne, chemiczne, ekologiczne, za pomocą których możemy szukać. Czyli po prostu rozumiem, że pojawiła się, widać to już jak się bada te warstwy gleby różne, że jest nowy rodzaj warstwy, zmieniło się. Tak, były tak inne osady z poprzedniej epoki halocenu, tak? A teraz już to wygląda inaczej, można to geologicznie zbadać. Tak, i taka dyskusja wśród geologów rozpoczęła się. Ona została zauważona i przeniesiona na obszar poza ściśle przyrodniczy, poza ściśle geologiczny. Mianowicie nośna metafora, która opisuje sytuację człowieka, no właśnie w przyrodzie, najogólniej rzecz biorąc, w przyrodzie. Jaki jest stan kultury, jaki jest stan społeczny, jaki jest stan ekologiczny człowieka w XX, XXI wieku. No i nie ma co ukrywać, w tym przypadku to pojęcie w tym szerszym znaczeniu pełni rolę oceniającą, to znaczy ten antropocen, ta nazwa wyraźnie wskazuje na główną przyczynę albo, mówiąc inaczej, głównego winowajcę tego, co się stało. No i oczywiście człowiek jest tym głównym winowajcą. Więc antropocen w tych dwóch znaczeniach to pojęcie funkcjonuje. Ściśle geologicznym. I właśnie, czy to już weszło do języka geologicznego? To już jest jakby oficjalnie zaakceptowana nazwa epoki geologicznej, czy to jeszcze wciąż... Dyskusje wciąż trwają, ale są powołane, jest powołana Międzynarodowa Komisja do Spraw Antropocenu, Komisja Geologiczna i
takie prace nad wyznaczeniem dolnej granicy antropocenu. No, chcemy określić mniej więcej, nie wiem, czy to był XVII wiek, XVIII, XIX, więc takie dyskusje trwają, z tym, że one na szczęście są w dużej mierze odporne na różnego rodzaju ideologiczne, humanistyczne, czyli nienaukowe interpretacje. Są wyraźne wskaźniki, którymi się posługiwali wcześniej. Geologowie chcą zastosować do obecnego stanu geologicznego i to ocenić. Inną sprawą jest kariera pojęcia antropocenu w tym szerszym znaczeniu, a więc byśmy powiedzieli znaczeniu krytyczno-oceniającym. Okej, czyli w geologii to jest po prostu pewien termin opisowy. Tak. Tak? Natomiast no, w tym szerszym, jak mówisz, sensie, czy bardziej humanistycznym, to jest normatywny, oceniający tak. I no, negatywnie oceniający nas, ludzi. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Raczej nie kojarzymy tego pozytywnie. Nie kojarzymy tego pozytywnie. Oczywiście, szanowni państwo, kiedy mówimy o człowieku i to nam się zawsze zapala światełko ostrzegawcze i uruchamia, byśmy się powiedzieli, nasz wyjątkowy taki zainteresowanie, o to mówimy o sobie, więc trzeba uważać i w zależności od tego, tu niestety w grę wchodzą różnego rodzaju ideologiczne uwarunkowania, w zależności od tego, gdzie urodziliśmy się, północ, południe, czy jesteśmy w klasie średniej, czy jesteśmy w klasie biednej, czy jesteśmy mężczyznami, czy jesteśmy kobietami, w zależności od tych różnych pozycji, my zaczynamy aprobująco używać tego tej kategorii normatywnej, albo nieaprobująco odrzucamy i uważamy, że jest to no, źle skrywana nienawiść do człowieka, która jest charakterystyczna dla określonej opcji politycznej. Okej, okay, no i w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu. Znowu zacząłeś to, co chciałem cię za chwilę dalej zapytać, czyli o antropocentryzm. To nawet brzmi podobnie do antropocenu, tak. I często jest kojarzone tak. Z antropocenem antropocentryzm, no ale to są dwa różne terminy. Więc znowu, najpierw króciutko, jak rozumiemy antropocentryzm i jak to będzie, w jakiej relacji antropocentryzm jest do antropocenu? Czy antropocentryzm jest odpowiedzialny za antropocen? To za chwilę. Okay. Ale jak w ogóle rozumiemy antropocentryzm? Te dwa pojęcia, jeszcze raz wrócę na chwilę do antropocenu. Antropocen mówi nam o pewnej epoce, więc o pewnym przedziale czasu. Żyjemy w epoce antropocenu, więc w epoce, w której człowiek zdobył siły do przekształcania Ziemi, nawet do przekształcania Ziemi na poziomie geologicznym. Więc to jest siła bardzo skuteczna. Nie chodzi o to, że następuje zanik bioróżnorodności, że taki czy inny gatunek zniszczyliśmy, tylko że nawet na poziomie geologicznym, a więc tam, gdzie to długie trwanie jest naprawdę długie, już nas widać, ludzi. Więc to jest antropocen. W przypadku antropocentryzmu nie tyle mówimy o przedziale czasowym, gdzie panoszymy się, tylko myślimy o pozycji człowieka w kontekście, no właśnie, przyrody, w kontekście wszechświata, w kontekście innych bytów i to pozycji wyróżnionej. I to stanowisko filozoficznie było formułowane od początków refleksji filozoficznej, że człowiek jest czymś wyjątkowym, ma wyjątkową pozycję i z tego powodu oczywiście wynikają określone konsekwencje normatywne. Więc tutaj antropocentryzm wskazywałby wyjątkowo wyróżnioną pozycję człowieka i ta wyróżniona pozycja we wszechświecie, w kosmosie, wiąże się z określonymi konsekwencjami moralnymi. Te konsekwencje moralne są tutaj dominujące w tym sensie, że człowiek ma w hierarchii wartości wyjątkową
albo najwyższą wartość. No właśnie. W tym... Także wracając jeszcze do tego porównania, zestawienia antropocen, antropocentryzm, ci, którzy aprobująco przyjmują tą diagnozę, że żyjemy w epoce antropocenu, zazwyczaj negatywnie odnoszą się do antropocentryzmu. Jakie jest ideowe źródło antropocenu? Jakie jest ideowe źródło tych fatalnych procesów, które zachodzą w środowisku przyrodniczym? To jest człowiek, jego działalność, więc wyróżniona pozycja człowieka doprowadziła jako podstawowe takie źródło motywacyjne do tego, co my dzisiaj nazywamy antropocenem. W 1967 roku, w ubiegłym wieku, taki znany historyk nauki Leon Waite napisał taki esej opublikowany w Nature, Historyczne korzenie kryzysu ekologicznego. To był 1967 rok. Początek takiej dużej debaty społecznej nad stanem środowiska przyrodniczego. No i między innymi on tam sformułował taką ideę, że to chrześcijaństwo z biblijnym antropocentryzmem jest odpowiedzialne w dużej części za kryzys ekologiczny. Oczywiście wybuchła potężna dyskusja historyków nauki, filozofów, teologów na temat tezy, że to biblijny antropocentryzm, chrześcijański antropocentryzm jest odpowiedzialny. Historycy, rzecz ciekawa, pokazali mu bardzo wiele uproszczeń, które on przyjął, ale zasadniczy, powiedziałbym, mechanizm myślenia o kryzysie ekologicznym jest taki wśród filozofów i historyków, że są jakieś ideowe źródła, one mogą być formułowane w religii, w filozofii, w literaturze i że te idee mają wpływ. Więc antropocentryzm jest traktowany w środowisku filozofów, którzy zajmują się problematyką ekologiczną, jako takie główne źródło kryzysu ekologicznego. No to jest, powiedziałbym, taka standardowa odpowiedź filozoficzna, jaki jest mechanizm kryzysu ekologicznego, jaka jest geneza kryzysu, antropocentryzm. Okej, czyli jednak to jest dzisiaj odbierany jako termin pejoratywny, rozumiem trochę. To tak. Już jest, tak, sądziliśmy, że jesteśmy koroną stworzenia i patrzcie, do czego doprowadziliśmy. Tak. Coś takiego. No a ty piszesz razem z Anią Dudkowską właśnie w tym najnowszym numerze Filozofuj o antropocentryzmie krytycznym. Jest jakaś szansa dla antropocentryzmu w ogóle, czy powinniśmy go porzucać w takim razie? Czy ty widzisz jakąś drogę? Widzę szansę, dlatego że... Ja myślę tak, że jeżeli tak można powiedzieć kolokwialnie, że za krytyką antropocentryzmu kryje się niekiedy albo niezrozumienie, uproszczenie, albo hipokryzja, zwykła hipokryzja. To znaczy, my nie możemy zrezygnować nawet z racji biologicznych z tej pozycji, którą zajmujemy. To, że jesteśmy ludźmi, to, że jesteśmy istotami moralnymi, to, że jesteśmy istotami, które pod kilkoma ważnymi względami wyróżniamy się. Teraz nie można, przyjmując takie stanowisko, nie można jego mieszać z czymś, co moim zdaniem faktycznie stało się źródłem kryzysu ekologicznego, z egoizmem i to egoizmem na poziomie jednostkowym, egoizmem na poziomie państwowym, egoizmem na poziomie gospodarczym. I to są, powiedziałbym, zasadnicze źródła kryzysu ekologicznego. Nie to, że myślę o tym, że jestem wyjątkowy w porównaniu z niektórymi gatunkami, tylko to, że swoje interesy przedkładam, i tu właśnie będzie egoizm, nie tylko nad interesy przyrody,
ale także nad interesy moich sąsiadów, innych państw, północy w stosunku do południa. To jest zasadnicze źródło. A więc myślę tak, że w tej krytyce antropocentryzmu my nadużywamy języka i jakby to powiedzieć, żeby nie przestrzelić. No dobrze, poczekajmy jeszcze chwilę na sformułowanie tej myśli. Ale to poczekaj, to czy uważasz, że do obrony jest jakoś to biblijne wezwanie, które znajdujemy na pierwszych stronach Księgi Rodzaju? Czyńcie sobie ziemię poddaną, z jednak dbaniem o tą ziemię jednocześnie? Tak, słuchajcie, więc trzeba by zerknąć do współczesnych badań biblijnych, gdzie wyraźnie to wezwanie do czynienia sobie ziemi poddanej interpretujemy właśnie w kategoriach bycia opiekunem, bycia gospodarzem w stosunku do przyrody. To Pan Bóg w sensie biblijnym jest stwórcą i jest właścicielem, że tak można powiedzieć, przyrody. My jesteśmy zarządcami i mamy to robić w tym duchu, o którym myślał przy stworzeniu. A więc to narzucenie interpretacji, także mówię, chrześcijanie częściowo ją przyjęli, narzucenie interpretacji takiej, że Pan Bóg usprawiedliwia naszą eksploatację przyrody, nie jest biblijne, nie jest też chrześcijańskie i powiedziałbym, to spoza chrześcijaństwa ta intuicja, ta myśl się pojawiła, chociażby w kapitalizmie, który oczywiście wykorzystuje różne źródła motywacji, no więc także możemy spokojnie wykorzystać, rekonstruując ten sposób myślenia, wykorzystać Biblię do tego, żeby usprawiedliwić naszą eksploatację przyrody. W sensie ścisłym zamysł autorów Biblii był inny. To nie jest eksploatacja. I to też w 1967 roku, wspominając o tym artykule, który rozpoczął pewną dyskusję, bibliści zwracali uwagę, że to nie jest tak. Te źródła, które zostały narzucone rozumieniu Biblii, były niechrześcijańskie, nie były religijne w sensie ścisłym. Mhm. Czyli rozumiem, że jest możliwy chrześcijański ekologizm, tak. Dbanie o planetę. Tak. To nie kłóci się w żaden sposób z chrześcijaństwem. W żaden sposób. Czy... Powiem tak, nawet biorąc pod uwagę, mówimy o chrześcijaństwie, ale to także występuje w innych religiach, ale w związku z tym, że jesteśmy w tym miejscu, to gdybyśmy popatrzyli na jedno z dominujących kościołów chrześcijańskich, katolicyzm, to nasi ostatni papieże, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, oni wiele mówili na temat kwestii ekologicznej i pokazywali coś, co niektórym współczesnym ekologom nie pasuje. Pokazywali, że rozwiązanie kryzysu ekologicznego to jest także rozwiązanie problemów społecznych, problemów gospodarczych i dopiero jak się te wszystkie elementy ze sobą zestroi, to wtedy będziemy mogli mówić o szansie rozwiązania kryzysu ekologicznego, a więc i ekologia społeczna, to jaki typ gospodarki będziemy wdrażać, i ekologia człowieka, znaczy jak będziemy traktować człowieka, i ekologia w tym ścisłym znaczeniu, a więc środowisko przyrodnicze, dopiero te trzy elementy, jeżeli ze sobą współgramy, to możemy niektóre problemy rozwiązać. No i mocno podkreślali, zwłaszcza
ostatnia encyklika, więc jedna z najwyższa forma, w jakiej nauczanie Kościoła jest formułowane. W encyklice Laudato Si papież Franciszek wyraźnie pokazywał moralne aspekty ochrony środowiska. To jest nasz obowiązek, wezwanie, przed którymi stoimy i bez względu na wyznanie, etykę, ideologię powinniśmy włączyć się w ratowanie środowiska. Tak nawiasem mówiąc, jest to radykalny głos, radykalny z punktu widzenia ten papieża, rozumiem, papieża, tak, jest radykalny głos i on jest trudem przyjmowany. Gdy tak śledziłem, jaka była asymilacja nauczania, jaka była dyskusja nad tą encykliką w polskim kościele, to mizernie to wypadło. Mizernie to wypadło. Dało się słyszeć na przykład, no, papież pisał pod dyktando Greenpeace'u na przykład. Rzecz ciekawa, to głównie tego typu oskarżenia głównie płyną ze środowisk konserwatywnych, ultrakonserwatywnych, próbując narzucić taki klucz ideologiczny, polityczny do interpretacji nauczania chrześcijańskiego. Papieże chcieli, to też wyraźnie formułowali w swoim nauczaniu, ponad lewice, prawice, poza te typowe opozycje, w których niestety myślimy, formułować swoje nauczanie moralne. Okej, okay. Ale właśnie nie idźmy w tą stronę tych debat ideologicznych, porozmawiajmy po tym antropocenie bardziej filozoficznie, właśnie bez tych emocji, bo i tak jest ich wokół tego bardzo problemu dużo. Ekologii bardzo dużo, więc... Ale tak zupełnie innej beczki, ale skoro o tym wspomniałeś, nie wiem czy wiesz, ale kojarzysz, jak przedstawiciele innych religii się do tego odnoszą, żeby zamknąć już ten temat? Znasz jakieś wypowiedzi pozachrześcijańskich religii, no właśnie, nie wiem, jakichś muzułmanów? Czy... No więc tak, pozachrześcijańskich, no tak, z pewnością prawosławie, no chrześcijańska religia, tak. Ale jeden z największych kościołów chrześcijańskich, w prawosławiu ten element jest wyraźnie formułowany. Więc w islamie także, nawiasem mówiąc, z inicjatywy Bartłomieja, arcybiskupa Konstantynopola, a więc odpowiedzialnego za kościół prawosławny, związany z Konstantynopolem, były organizowane spotkania ekumeniczne na temat ochrony środowiska i w tych spotkaniach brali udział przedstawiciele wszystkich dominujących religii. Podobnie spotkania w Asyżu organizowane od czasów Jana Pawła II, spotkania ekumeniczne, gdzie kwestie ekologiczne są podnoszone. Więc ja bym powiedział tak, przedstawiciele tych głównych religii widzą problem, formułują środki zaradcze. Oczywiście są to środki, które mają charakter moralny, bo to takie jest zadanie między innymi religii, formułować reguły życia. Okej. Dobra, ten sprzeciw, czy te kontrowersje, które wokół antropocenu i tych wszystkich problemów ekologicznych się pojawiają, myślę, że one przynajmniej częściowo wynikają z tego, że część ludzi nie wierzy po prostu w to, że tu się coś strasznego dzieje, że jest jakieś ocieplenie klimatu albo inne problemy ekologiczne. I to jest, powiedzmy, już czysto filozoficzny, stricte filozoficzny temat pierwszy, który chciałbym omówić, czyli epistemologiczne aspekty związane z tym antropocenem. To jest podobnie, nie chcę w to wnikać, bo to jest jeszcze bardziej kontrowersyjny temat COVID-u, ale no, jest pandemia. W Polsce sprawdziłem statystyki w zeszłym roku, w 2020 roku umarło 70-60 tysięcy nadmiarowych zgonów było w Polsce. To jest miasto wielkości Ostrowca Świętokrzyskiego. Ekstra.
więcej niż w 10 wcześniejszych latach tam średnio. W tym roku też już jest 60-70 tysięcy tych nadprogramowych zgonów, a i tak słyszy się głosy, że nie ma żadnej pandemii, że to jest jakaś tam troszkę może poważniejsza grypa. I podobnie jest, myślę, tutaj z problemem antropocenu. To są procesy bardzo długie. No nie widać, gdyby do Polski zbliżało się nagle tsunami, albo nie wiem, leciałby meteoryt w stronę Ziemi, no to byśmy wszyscy widzieli. To byłoby spektakularne w efektach. A ten antropocen tak na co dzień, normalny użytkownik świata nie widzi chyba tego antropocenu. Jak w ogóle przekonać ludzi, że jest coś takiego? Czy się da? Wiesz co, ja myślę, że to nie jest pytanie filozoficzne, to znaczy ja myślę, że to w niektórych przypadkach to psycholodzy społeczni powinni się wypowiadać na temat, w jaki sposób można kształtować opinię, w niektórych przypadkach psychiatrzy też. Cóż filozof może w tej sytuacji powiedzieć? Może tak. Jak wiecie, w XX wieku przetoczyło się kilka batalii ekologicznych, które zakończyły się pozytywnym skutkiem. Na przykład kwestia freonu, dziury ozonowej, kwestia szkodliwości DDT, kwestia może już nie ekologiczna, ale zdrowotna, więc w jakiś sposób bliska każdemu z nas, kwestia szkodliwości palenia. W XXI wieku kwestia szkodliwości palenia jest oczywista. Znaczy prawdopodobnie większość zdrowych na umyśle ludzi jest przekonanych, że palenie jest szkodliwe. Słuchajcie, ale jeszcze w latach 80., 90. XX wieku toczyły się potężne batalie sądowe w Stanach Zjednoczonych przemysłu tytoniowego, broniącego się przed zarzutami, że bierne palenie jest szkodliwe, że palenie powoduje raka płuc. I rzecz ciekawa, oni mieli do dyspozycji naukowców. Naukowców, raporty naukowe, według których ta korelacja, na które wskazywali oskarżyciele, jest przypadkowa. Ona nie ujmuje istotnych czynników. W literaturze opisuje się to jako taką sytuację, jako produkowanie wątpliwości. No i są, no niestety, instytuty naukowe, które potrafią takie raporty na zamówienie formułować. Z reguły ci naukowcy występują jako właśnie ochroniarze produktów. To może być ropa naftowa, to może być tytoń, to może być przemysł nawozowy. Możemy tu je sobie różne zmienne postawiać i zawsze się znajdą instytuty naukowe, które będą tak żonglować statystykami, że w sądach, no bo z reguły w sądach dochodzi do konfrontacji różnych statystyk i będą bronić tych produktów. Więc od strony filozoficznej, metodologicznej jest ciekawy wątek naukowców, którzy występują w roli ekspertów i tego zjawiska produkowania wątpliwości. Analogiczna rzecz jest i ze szczepionkami teraz. Tak, ale jeszcze ci tylko wtrącę się. Pamiętam z kolei ze swoich wykładów, jeszcze ze studiów, profesor Placek nam to zwraca uwagę, że właśnie w tych sporach o tytoń w Stanach Zjednoczonych wtedy filozofowie byli jednymi z ekspertów powoływanych przez niektóre te sądy. Filozofowie zajmujący się głównie przyczynowością, żeby określili, czy tu jest rzeczywiście, zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między paleniem a tam jakąś chorobą, czy to jest jakaś innego rodzaju korelacja. Więc nawet filozofowie jako specjaliści się tam pojawiali, więc o tyle myślę, że mogą się tutaj filozofowie przydać. No są przecież tacy, którzy się na przykład właśnie przyczynowością zajmują, żeby się tam zastanowić, jaki jest wpływ tej działalności człowieka na... czy te
opisywane przez geologowie akurat nie, no, ale opisywane przez tych innych naukowców mechanizmy są rzeczywiście przyczynowe, czy nie? Można to metodologicznie po prostu trochę obrobić. Tak, tak. Więc oczywiście to, co powiedziałem przed chwilą na temat, że jest to praca głównie dla psychologów, raczej no, to jest pewna no, prowokacja, dlatego że my myślimy o skali, o skali masowej, gdy mówimy o poziomie świadomości społecznej. Rola filozofów jest tutaj... Filozof dostarcza narzędzia, a teraz czy to narzędzie będzie wykorzystane, czy ta idea, którą zaproponował, zostanie wykorzystana, to już jest, powiedziałbym, rzecz wtórna. Filozof ma dostarczyć dobre narzędzie, ma dostarczyć dobrą koncepcję. A to, czy zostanie to wdrożone, to już jest inna rzecz. I w tym sensie mówiłem, że to jest praca dla psychologów, no bo oni ewentualnie lepiej znają mechanizmy empiryczne. Ale mówiąc poważnie, to oczywiście te przykłady, które tutaj podałem, wyraźnie pokazują, gdzie filozofowie mogą bić na alarm. Zwracać uwagę, że na przykład rola ekspertów naukowych, rola kryteriów racjonalności, które się przyjmuje przy oceniając różnego rodzaju właśnie zagadki do rozwiązania. Na temat korelacji chociażby, że to jest praca dla filozofów. Więc, a wracając do tego głównego pytania, czy mamy tutaj co zrobić? Szanowni Państwo, ja myślę tak, że to jednostki, tak trochę historiozoficznie, to jednostki mają wpływ na rozwój naszej kultury, cywilizacji. To znaczy, jeżeli mamy szansę sformułować idee, które poruszą ludzi, które zorganizują ludzi, wokół której nastąpi pewien ferment intelektualny, później społeczny, to jest bardzo dużo. Jest taka anegdotka o Wolterze, jedna z jego książek i w czasie rewolucji francuskiej i ktoś mówi, że to są tylko idee, nic wielkiego. Narrator tej anegdotki dodaje taką puentę. Następne wydanie tej książki było oprawione w skóry tych ludzi, którzy uważali, że to tylko idee. Więc idee mają konsekwencje i dlatego tak patrząc na to z zewnętrznego punktu widzenia, więc jako urzędnik na przykład, albo jako osoba odpowiedzialna za kulturę w danym państwie, dbałbym o to, żeby byli ludzie, którzy formułują idee, którzy dostarczają argumentów, którzy wprowadzają ład do dyskusji, tacy, którzy potrafią, nie do końca, powiedziałbym, trzymając się sztywnej metodologii naukowej, formułować pewne prognozy, wskazywać na pewne konsekwencje, których nie widać z punktu widzenia naukowego. I to jest zadanie dla filozofów. Także w tym sensie możemy pomóc dostarczając odpowiednich narzędzi, odpowiednich pojęć i inspirując. Okej, a jeżeli chodzi właśnie o prognozy, bo to jest kolejna rzecz związana z tym wpływem człowieka na przyrodę. Znalazłem jakiś czas temu taki wywiad, którego Lem udzielił w 1970 roku w Telewizji Polskiej. To na serwisie VOD TVP możecie Państwo znaleźć, jeśli ktoś chce. I tam on mówi akurat o futurologii. Wiemy, że Lem zajmował się między innymi futurologią. To był jeden z jego koników. I jako przykład, jak to działa, podał przykład właśnie zmian dotyczących temperatury generalnie na Ziemi. I on wtedy, to jest 1970 rok, wiadomo, że on był za żelazną kurtyną, no, ale jednak był bardzo czytanym człowiekiem,
na bieżąco informacje wszelkie, jakie tylko mógł, zbierał. I on wtedy, pamiętam, mówił, że są dwa zjawiska, które wtedy już były obserwowane. Z jednej strony właśnie zwiększenie się ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. I on mówi, i to może doprowadzić do wzrostu globalnego temperatury. A z drugiej strony są jednocześnie różnego rodzaju pyły, które są emitowane do atmosfery. I one z kolei mogą przesłonić Słońce i spowodować oziębienie globalne. I on wtedy, w 1970 roku, odczytany człowiek zajmujący się futurologią, nie był jeszcze pewien i mówił, że nie wiadomo do końca, która z tych tendencji zwycięży. Czy będziemy raczej się zmierzać z globalnym ociepleniem, czy może z globalnym oziębieniem wtedy. No dzisiaj wiemy już więcej, minęło tamtego czasu 50 lat i wiemy, jak to poszło, ale to rodzi moje pytanie takie, że no, zgoda, jest wpływ człowieka na przyrodę i to bardzo wyraźny, ale właśnie co dalej? Jakie będą tego konsekwencje? Bo tu są sprzeczne narracje. Jest narracja taka, że coś jeszcze można zrobić, powinniśmy zadziałać jak najszybciej, jest jeszcze coś do uratowania. No ale są też takie narracje, słyszałem, że już się nie da nic zrobić, już jest za późno, można co najwyżej minimalizować rozmiary klęski. Jak możemy być pewni tych dalszych prognoz, które się dzisiaj formułuje? Czy możemy być? Ja myślę, że to nie jest kwestia pewności. To nie jest kwestia pewności, bo jak wiesz, nasze prognozy są tyle warte i jakie dane wprowadzamy do tego algorytmu, według którego będziemy obliczali, co się pojawi na wyjściu. Jeżeli dane są niepełne, a jeszcze bierzemy pod uwagę, że systemy są, powiedziałbym, bardzo wrażliwe na zmianę tych parametrów, to nie wiemy, co się pojawi. Ale możemy do tego podchodzić w inny sposób. Swego czasu zajmowałem się takim bardzo ciekawym filozofem Hansem Jonasem. Hansem Jonasem w latach 80. popełnił taką bardzo ciekawą, wpływową pracę Etyka dla cywilizacji naukowo-technicznej i on tam sformułował właśnie kwestię, poruszył kwestię prognozy i między innymi mówił tak, możemy prognozować według heurystyki strachu i według heurystyki obietnic, to znaczy technologia obiecuje nam różnego rodzaju owoce wspaniałe, które możemy skonsumować, jeżeli daną technologię będziemy realizować. Heurystyka strachu raczej każe się koncentrować nie tyle na owocach, co na potencjalnych negatywnych konsekwencjach. To jest paradoksalne, to znaczy mamy telefon komórkowy i zastanawiamy się, wprowadzamy technologię, nie wiem, 6, 7G, wszystko jedno. I teraz tak, jedna wersja jest taka, jakie będą pozytywne aspekty wprowadzenia tej technologii. No i powiedziałbym naturalnie myślenie i inżynierów i wszelkiego rodzaju osób związanych z produkcją tego typu technologii idą w tym kierunku. Pozytywy, pozytywy. I to jest jedna strategia i ona dominuje. Ona dominuje w rozwoju cywilizacji naukowo-technicznej. I druga strategia, o której właśnie mówił Jonas, heurystyka strachu. To znaczy nie tyle koncentrujmy się na pozytywach, bo one siłą rzeczy, jeżeli coś konstruujemy, to myślimy o czymś pozytywnym, tylko koncentrujmy się na potencjalnych negatywnych skutkach. Dlaczego? Dlatego, że moc przekształcania poprzez technologię Ziemi jest tak duża, że pomyłka w tej dziedzinie pociąga za sobą potężne konsekwencje i teraz dlatego powinniśmy o tym mówić. Dlaczego on mówi tak? Dlatego, że bez największego dobra my możemy żyć. Możemy żyć bez telefonu 6G załóżmy, ale z najgorszym złem typu niszczymy biologiczne podstawy naszego życia, nie potrafimy przeżyć. W związku z tym ta zasada ostrożności powinna być dominująca w prognozowaniu. Czyli koncentrujmy się, tak mówi Jonas, koncentrujmy się na potencjalnych negatywnych konsekwencjach. Oczywiście powiedziałbym,
w dobie kulturowego optymizmu mówienie o zasady ostrożności jest traktowane jako wsteczniactwo, jako powrót do średniowiecza i tego typu argumenty retoryczne się podnosi. Ale gdyby się prześledziło dokładnie historię niektórych technologii, to wtedy myślę, że z większym sceptycyzmem podchodzilibyśmy do różnego rodzaju obietnic, co dana technologia może zrobić. Więc ja myślę, że to w taki sposób. Okej, czyli takiemu człowiekowi, który by powiedział, no dobrze, jest problem, ale zwykle sobie radziliśmy z problemami, nie ma co tutaj tak strasznie narzekać, doradzałbyś, no lepiej jednak przygotowujmy się na najgorsze, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie. Może i nie jesteśmy pewni tych prognoz, ale lepiej założyć najgorsze, no bo jak okaże się, że te lepsze scenariusze nie zajdą, no to będziemy w trudnej sytuacji. Taki mądrościowy, rozumiem, argument. Mądrościowy. Słuchajcie, bo to jest też tak, że gdy mówimy o zasadzie ostrożności, to myślimy przede wszystkim o naukowcach i technikach, a więc o osobach, które przygotowują pewne rozwiązania. Ja nie mówię w tym momencie o zwykłych zjadaczach chleba, którzy mają stosować zasadę ostrożności. To nie myślę o zasadzie ostrożności jako strategii dla ludzkości, ja myślę o zasadzie ostrożności jako strategii dla tych pionierów cywilizacji, a więc tych, którzy tworzą zrębień, naukowcy, inżynierowie, że oni powinni bardzo wyraźnie na te rzeczy patrzeć. A więc kwestia takiej etyki zawodowej, etyki dla naukowców, etyki dla inżynierów, że to jest centrum refleksji filozoficznej, bo oczywiście globalnie rzecz biorąc to ludzie zachowują się mniej więcej standardowo, to znaczy chcą żyć, chcą się najeść, chcą żyć w bezpiecznych warunkach i tego nie można im zabrać. Zwłaszcza, że, szanowni państwo, potężna część populacji ludzkiej żyje w warunkach, o których w większości nam się nie śniło. Ja dzisiaj rano wstałem, ogoliłem się, zapaliłem światło, przyjechałem samochodem, wypiłem kawę, a więc korzystałem z tych udogodnień cywilizacji, które ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu. No dobra, no więc jeżeli przechodzimy do tego właśnie, do zwykłych zjadaczy chleba i do odpowiedzialności zwykłych zjadaczy chleba za naszą planetę, no to w takim razie co, dla nich są, to nic nie powinni zmieniać? Czy jest też jakaś odpowiedzialność moralna na takich zwykłych ludziach? Ona jest inna w zależności od miejsca, gdzie przebywamy. Znaczy, no to jest też, powiedziałbym, jedna z naszych bolączek filozoficznych, że my od razu przechodzimy do takiego uniwersalistycznego sposobu myślenia, mówiąc człowiek. Tylko że człowiek w Polsce i człowiek w Ameryce Południowej to są w sensie kulturowym inne osoby. Ja mam dostęp, większość z nas w Polsce ma dostęp do energii, lwia część ma dostęp do internetu, do samochodów i tak dalej, i tak dalej. A więc o takich udogodnieniach cywilizacyjnych, które są absolutnie obce dla bardzo wielu osób, i to nie jest margines, w Ameryce Południowej na przykład, albo w Afryce. Więc trudno powiedzieć tym ludziom, że powinni wdrażać różnego rodzaju strategie oszczędzania środowiska.
dlatego że oni minimalnych warunków korzystania z tego środowiska nie wypełniają. Kiedyś prowadziłem szkolenie dla liderów ekologicznych z Białorusi. To był początek lat 90. I ja im mówiłem o różnych wersjach etyki biocentrycznej, ekocentrycznej. I miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na człowieka z księżyca, który no, opowiada mi jakieś niestworzone rzeczy. Oczywiście to byli ludzie wrażliwi ekologicznie, chcieli chronić przyrodę, tylko oni też mieli świadomość, że oprócz ochrony, choć załóżmy Puszczy Białowieskiej, bo to było z tamtych regionów, to jeszcze w grę wchodzi awans cywilizacyjny dla tych ludzi na takim podstawowym poziomie, to znaczy oni także chcą mieć samochody tak jak my, tak samo chcą korzystać z różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych i nie można im tego odmówić. Na tym polega często hipokryzja ruchów ekologicznych, że na manifestacje przeciwko elektrowniom atomowym jeżdżą wspaniałymi samochodami. I teraz napędzanymi prądem z tych elektrowni. No właśnie, to są rzeczy, które gryzą się. I teraz ja bym powiedział tak, no trzeba mieć świadomość, że nie możemy zapewnić takiego poziomu korzystania ze środowiska przyrodniczego, jaki jest na północy. Na północy, mówiąc globalnie. I teraz taka elementarna sprawiedliwość ludzka polegałaby na tym, że to my przede wszystkim, a więc ci, którzy najbardziej konsumują, ograniczyć konsumpcję, między innymi po to, żeby ci, którzy korzystają w niewielkim stopniu, mogli korzystać, oraz po drugie, to jest też rzecz, powiedziałbym, związana z hipokryzją polityków. Mówimy dużo o ochronie środowiska w Europie, a wstydliwie pomijamy to, że my śmieci eksportujemy do krajów biednych. Znaczy u nas mamy bardzo dobre oczyszczalnie ścieków, mamy bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o te najważniejsze wskaźniki ekologiczne, ale między innymi kosztem tego, że długie kominy i długie rury rozwiązują nasze problemy i przerzucamy je albo na następne pokolenia, albo do naszych sąsiadów. No właśnie, ale to się wiąże z kolei z takim problemem. Jeżeli, i to wielu aktywistów podkreśla, że no, to jest ostatni moment na działanie i wszyscy musimy działać. Jeżeli nie będziemy wszyscy działali, to się po prostu nie uda. No ale teraz to jest trochę tak jak z paradoksem stosu. Jak tam jedna osoba, wszyscy by planetę ratowali, powiedzmy, a jedna by się z tego wyłamała, no to jeszcze nie jest tragedia. Mhm. Ale jeżeli dojdzie kolejna, no to w końcu to po prostu się nie uda. I to właśnie działa i na poziomie indywidualnym jednostek, jak i właśnie państw. Jeżeli na przykład Polska, powiedzmy, jako kraj by się zobowiązała do jakichś tam ograniczeń, a jednocześnie widzimy, że na przykład Chińczycy czy Amerykanie trują 10, 20, 50 razy bardziej, no to jaki to ma cel? No tak samo ty możesz jako obywatel jakiegoś wysoko rozwiniętego państwa północy tej globalnej powiedzieć, no ale co to zmieni, że ja będę coś tam robił, skoro moi sąsiedzi, znajomi, rodzina nic nie robi? Co byś powiedział takiemu człowiekowi, który tak argumentuje? Że to szkoda wysiłku, bo to i tak inni... Na poziomie indywidualnym jest to kwestia moralna, to znaczy w tego typu decyzjach moralnych rachunek nie jest najważniejszy. To znaczy, podam przykład. Ja chyba od 10 lat nie jem mięsa z hodowli przemysłowej. Kiedyś nieopatrznie obejrzałem pewien dokument ze Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób traktowano ranne bydło. No historia się skończyła, ktoś to nagrał, sąd, decyzja sądu była więc taka, że ukarano pracowników, którzy
no, w bestialski sposób zachowywali się w stosunku do tych zwierząt. I teraz puenta była taka. Właściciel tej farmy złożył wniosek do sądu stanowego z takim projektem, według którego zakazuje się nagrywania zwierząt bez zgody właściciela. No, taka była puenta mniej więcej. To mnie zirytowało strasznie, postanowiłem nie jeść mięsa, mając świadomość, że powiedziałbym, te moje korzyści, które odnoszę, nie równoważą potężnego cierpienia tych zwierząt w farmach. I teraz tak, czy to ma konsekwencje, moje niejedzenie mięsa, czy to ma konsekwencje globalne? Nie wiem. I szczerze mówiąc, to aż tak bardzo mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to, że podjąłem jakieś działanie, jakąś odpowiedź o charakterze moralnym, bo nie chodziło o zdrowie moje, że produkty z tego mięsa są fatalne. Nie, nie, o tym w ogóle nie myślałem. Była to decyzja moralna. I teraz na poziomie indywidualnym przed takimi problemami staje lub może stanąć każdy z nas. I wtedy niepotrzebne są rachunki, ile to osób zrobi, żeby miało konsekwencje, żeby to miało sens. Na poziomie globalnym, na poziomie państwowym jestem pesymistą, biorąc pod uwagę doświadczenia, które są w kwestiach takiej globalnej polityki ekologicznej, jestem pesymistą. Między innymi dlatego, że, szanowni państwo, politycy funkcjonują w skali 4-5 lat od wyborów do wyborów i podjęcie decyzji, że wprowadzamy różnego rodzaju restrykcje ekologiczne z punktu widzenia politycznego, partyjnego są nie do przyjęcia. To jest krok samobójczy. I dlatego między innymi nasi politycy, i zresztą słusznie, starają się zrównoważyć potencjalne straty, bo one będą, straty gospodarcze z powodu wdrażania różnego rodzaju polityk ekologicznych. To podraża koszty produkcji. Ale urealnia, na przykład tradycyjnie nie bierze się pod uwagę, że są koszty zewnętrzne produkcji, a więc koszty środowiskowe, tego nikt nie liczy, czy zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód i tak dalej. A więc to urealnienie kosztów z punktu widzenia politycznego jest trudne do realizacji. Obrazek. Niedawno odbył się kolejny szczyt klimatyczny w Szkocji bodajże. Tak. Widziałem, być może jest to mem spreparowany, ale myślę, że on dobrze oddaje sytuację. Zdjęcie przywódców światowych na szczycie klimatycznym, stół prezydialny i sala. No i ktoś w odpowiednim momencie zrobił zdjęcie, na którym widać, że większość tych polityków spało. Spała, więc to może trochę pokazywać też, tak metaforycznie można to zdjęcie zinterpretować, to pokazuje stan zainteresowania klasy politycznej problematyką ekologiczną, że tak naprawdę jest to gorący kartofel, który byśmy następnym przerzucili, czy następnym pokoleniom, czy kolejnym politykom, którzy po nas przyjdą, ale tego nie chcemy realnie podjąć, dlatego że z tym są związane potężne ograniczenia bogatych. Mhm. Okej, okay, no i właśnie mówisz o kolejnych pokoleniach, bo jeżeli to jest obowiązek moralny, przynajmniej na tym poziomie indywidualnym, no to jest... Można go przynajmniej rozważać względem kogo to jest obowiązek moralny. No i no, powiedziałeś względem sąsiadów czy tych biedniejszych, to jedna rzecz, ale też mówi się, że względem przyszłych pokoleń. No i pojawia się jako rozwiązanie pewne tego problemu dzisiaj. Znaczy dzisiaj to może on się już pojawiał wcześniej, ten pomysł, natomiast dzisiaj zyskał pewną etykietkę, antynatalizm, czyli... No właśnie, może powiedzmy sobie parę słów o tym antynatalizmie. Co to jest i czy to jest rozwiązanie dla tego problemu? To byłoby bardzo radykalne rozwiązanie dla przyszłych pokoleń, no ale jest to jakieś.
Powiedziałbym tak. Jest, znaczy, co to jest? Jest takie stanowisko filozoficzne, światopoglądowe, antynatalizm, według którego proponuje się nie płodzenie potomstwa ze względów ekologicznych. No wiadomo, że każda kolejna osoba to jest, są potężne koszty energetyczne, zużywanie zasobów środowiskowych i w związku z tym, żeby to ograniczyć, żeby ograniczyć zużycie tych zasobów środowiskowych, rezygnujemy dobrowolnie z potomstwa. No jest takie stanowisko. Tylko właśnie my rezygnujemy, czy tam zwolennicy antynatalizmu zachęcają, żeby rezygnować z potomstwa dlatego, żeby ratować planetę i innych, tak, czy dlatego, żeby tych potencjalnych następnych pokoleń nie zostawiać w bardzo trudnej sytuacji, żeby ustrzec tych potencjalnych naszych potomków przed cierpieniem. To ustrzegamy i w taki sposób, że ich nie przywołujemy do istnienia. Retorycznie to przede wszystkim jest wykorzystywany stan planety z względów ekologicznych. Z względów ekologicznych ograniczamy zużytkowanie zasobów. Bo te przyszłe pokolenia, one często są widziane w tej perspektywie antropocentrycznej. To znaczy zachowajmy dla przyszłych pokoleń ludzkich stan środowiska chociażby w takim stanie, w jakim my przejęliśmy od naszych rodziców. Więc to by była taka perspektywa antropocentryczna i niektórzy wyraźnie się od tego dystansują i mówią o stanie środowiska. Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o kwestię antynatalizmu. To nie jest problem ilości ludzi zamieszkujących Ziemię tak do końca. To znaczy Ziemia obecnie, czyli gospodarka światowa obecnie produkuje spokojnie tyle żywności, tyle energii, które wystarczą dla tych 7 miliardów, które są. To, że my politycznie nie potrafimy dokonać sprawiedliwego podziału tych dóbr, tu jest problem. Tu jest problem zasadniczy, a więc nie, powiedziałbym, w ilości osób, które rodzą się, tylko raczej w niesprawiedliwym, egoistycznym podziale tego, co bierzemy ze środowiska przyrodniczego. Więc to jest myślę, że ten zasadniczy aspekt. Kolejna rzecz, szanowni państwo, to też na to zwracali uwagę już w XX wieku pierwsi autorzy raportów na temat środowiska w skali globalnej, że to bieda napędza między innymi rabunkową gospodarkę w momencie, kiedy i także, powiedziałbym, eksplozję demograficzną, bo to jest dla ludów chociażby w Afryce, jedno z podstawowych, jeżeli tak można powiedzieć, bogactw, którymi dysponują dzieci. Więc w momencie, kiedy następuje skok cywilizacyjny i zaczynamy żyć na odpowiednim poziomie materialnym, ta eksplozja demograficzna zmniejsza się. To znaczy możemy popatrzeć na Europę i porównać Europa, Ameryka Południowa, jaki jest wskaźnik dzietności w Europie, w bogatej Europie, jaki jest wskaźnik dzietności w Ameryce Południowej. Jaki z tego wniosek? Jeżeli rozwój cywilizacyjny w tych krajach biednych będzie wspomagany przez kraje bogatej północy, to się będzie przekładało w dłuższej perspektywie, nie łamiąc przy okazji pewnych kulturowych uwarunkowań, będzie się przekładało na zmniejszenie dzietności. Więc dla mnie antynatalizm jest aberracją. Jest aberracją, nie potrafię tego wyobrazić sobie. Od strony psychologicznej chodzi oczywiście o ten aspekt. Po traumie Holokaustu byli tacy, którzy, mówiąc, mając doświadczenie straszliwe, mieli takie przekonania, formułowali je głośno, że w tym świecie
złym świecie, czymś niemądrym i grzesznym, złym jest posiadanie dzieci, że nie można na ten świat sprowadzać kolejnej istoty, które będą cierpiały. I ja bym powiedział tak, i tego typu postawa od strony psychologicznej jest zrozumiała. Znaczy, po takich doświadczeniach mogę zrozumieć, że ktoś przyjmuje taką perspektywę. Dla tych, którzy z kolei antynatalistów, którzy mówią, że nie chcą posiadać dzieci ze względów ekologicznych, jakoś nie mam zrozumienia i czuję w tym fałsz, mówiąc krótko, czuję w tym fałsz. Raczej egoizm chce żyć sam, niż trud zrodzenia i wychowania potomstwa. Więc ja myślę, że ale być może mówię, jestem, może tu niesprawiedliwy, ale mam takie przeczucie. Okej. Okay. To weźmy na chwilę, puśćmy jeszcze wodze fantazji. W tym numerze przedostatnim jest też tekst Wojtka Lewandowskiego, w którym on tam rozważa pewien eksperyment myślawy. Załóżmy, że już nie da się jednak uratować planety, że nasza bytność tutaj dobiega końca i to jest kwestia może kilku pokoleń, nas już nie będzie. Co wtedy powinniśmy robić? Jakie wtedy moralne obowiązki mamy, wobec kogo? Jak? Jaką strategię byśmy przyjęli? Zastanawiałeś się? Czy to wtedy już właśnie jest raczej taka strategia, skoro wszystko stracone, to wszystko jedno, czy jednak jeszcze wciąż coś jest do przygotowania? Jak powinniśmy zareagować na coś takiego? Ja myślę tak, że starajmy się, tak w duchu Jonasa, starajmy się zachować maksymalnie długo warunki, w których istota człowieka może być realizowana, w których człowiek może się rozwijać. Więc raczej bym szedł w tym kierunku, że nie w takim razie Titanic tonie, więc zbawimy się, orkiestra dalej gra, tylko mam świadomość, że Titanic tonie, ale do końca walczymy o to, żeby jak najwięcej ludzi miało warunki godne człowieka. Czyli nawet wtedy, to jest jednak wciąż są obowiązki moralne i wciąż warto je stosować. Tak, takie mam przekonanie. Takie mam przekonanie. I co ten eksperyment myślowy chciałby nam pokazać? Co można wydobyć? Myślę, że właśnie to dobrze pokazuje nam ten dylemat, że tak naprawdę tak naprawdę chodzi o to, żeby zachować warunki, w których człowiek może zachować swoją istotę. Tak bym myślał. Okej, a jak mówimy o istocie człowieka, to z kolei możemy wrócić do tego problemu, który poruszyłeś trochę mimochodem wcześniej, o tej dolnej granicy antropocenu. Kiedy on się zaczyna? No bo my mówimy teraz o tej działalności człowieka w ostatnim czasie, XX wiek, nawet druga połowa XX wieku. Ty tam wspomniałeś, że może jednak XVII, XVIII wiek, ale zwraca się czasami uwagę, że już w czasach prehistorycznych, jak tylko się człowiek pojawił jako gatunek, to już żeśmy bardzo intensywnie zmieniali otoczenie, powodowaliśmy wymieranie gatunków na bardzo poważną, zanim w ogóle stworzyliśmy cywilizację. Szanowni Państwo, więc w literaturze ekologicznej takie mity są formułowane. Na przykład taki mit, jak to w Ameryce Południowej Indianie żyli zgodnie z naturą i to oczywiście jest pokazywane w takim kontekście, są wzorce kulturowe, że kiedyś to było dobrze i to wszystko przez rewolucję przemysłową stało się, że jest ten kryzys ekologiczny. No i okazuje się, że badania z zakresu ekologii historycznej pokazują, że to wcale nie jest tak, jakby chcieli
nasi ekolodzy. W sam raz właśnie badano dokładnie warunki środowiskowe, historyczne w Ameryce Północnej, gdzie Indianie dokonywali straszliwych wyniszczeń środowiska z powodów utylitarnych, to znaczy popyt na skóry był bardzo, bardzo wysoki, w związku z tym łupiono ile się da. I teraz być może, że tak było w jednym plemieniu, inaczej było gdzieś na północy Stanów Zjednoczonych, ale generalnie jest tak, że problemy z korzystaniem ze środowiska przyrodniczego były od samego początku. Mówimy wschód, daleki wschód, Chiny, Indie. No, sama się okazuje, że tam na tym podłożu kulturowym związanym z taoizmem, z buddyzmem, rozwijają się potężne gospodarki, które niszczą środowisko w skali globalnej, chociażby Chiny albo teraz Indie. Nawiasem mówiąc, to są ci gracze, którzy łącznie ze Stanami Zjednoczonymi mogą coś pozytywnego zrobić, no w sam raz nie chcą i dlatego jest tak, jak jest, i wszelkie porozumienia klimatyczne będą miały wartość papieru, na którym zostały wydrukowane, bo ci najważniejsi gracze nie chcą zrezygnować, bo to jest wyścig i teraz każdy, kto dokłada sobie obciążeń, ten wyścig przygrywa. Taka jest logika. Więc, szanowni państwo, myślę, że tak patrząc trzeźwo na historię relacji człowiek-przyroda, powinniśmy się z pewnych mitów wyzbyć, między innymi po to, żeby nie wierzyć w to, że są łatwe rozwiązania, że nie wiem, wrócimy do stanu dzikości, że możemy, powiedziałbym, tak idylicznie ułożyć relacje z przyrodą. Tak nie było, tak nie jest i tak nie będzie. No ale to z kolei jest argument dla pesymistów, którzy mogliby w związku z tym powiedzieć, że no to już to nie wina naszych ostatnich tam 100 czy 200 lat rozwoju właśnie cywilizacji teraz, tylko wina w ogóle natury głębokiej człowieka, no, że gdzie on się nie pojawi, to niszczy. Tylko że tak, do natury człowieka należy także, no właśnie, krytyczne myślenie, to znaczy widzimy, jakie są konsekwencje. Niektórych konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć, niektóre konsekwencje możemy przewidzieć naszych działań. No i teraz je trzeba uwzględnić w rachunku. I teraz być może było tak, że w XVIII, XIX wieku w związku z tym, że nie widziano skutków globalnych, bo nie było nawet narzędzi, żeby to dostrzec, no, trudno było uwzględniać to w rachunkach ekonomicznych, gospodarczych. W momencie, kiedy mamy już takie narzędzia, no to przy okazji zyskujemy też moralną odpowiedzialność za używanie tych narzędzi. Mamy odpowiednią wiedzę. Więc ja myślę, że jeżeli mamy mniej lub bardziej skuteczne narzędzia do ograniczenia działań szkodliwych działań ekologicznych, to tym samym zaciągamy na siebie odpowiedzialność, żeby te negatywne konsekwencje ograniczać. To nie jest kwestia pesymizmu. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia zdania sobie sprawy z egoizmu. O tak, z egoizmu. I myślę, że to jest jeden z tych podstawowych źródeł. Piotrze, bo to jest tak, że mówimy natura, a do natury człowieka także należy właśnie ta krytyczna refleksja, to znaczy, że potrafi dystansować się do swoich potrzeb. My jako gatunek biologiczny oczywiście mamy potrzeby i możemy je na wzór, teraz nie oceniam, tylko opisuję, zwierzęcy realizować, to znaczy konsumować ile się da, a możemy to samo robić na sposób ludzki, to znaczy
mamy taką zdolność kognitywną dystansować się do własnych potrzeb. To znaczy ja w tym momencie mogę, chce mi się pić i mogę pić tej wody bardzo dużo, ale z racji na przykład tej, że teraz rozmawiamy i żeby to mogło nam przeszkadzać w dyskusji, dystansuje się do tej potrzeby. Teraz problem polega na tym, że tego wstecznego biegu, a więc zatrzymuje się, dystansuje się, oceniam, krytycznie analizuję, patrzę, jakie są konsekwencje moich potencjalnych działań, że to trochę szwankuje, ale to należy do naszego uposażenia, więc korzystajmy z tej naszej wyróżnionej pozycji, że jesteśmy istotami racjonalnymi, że jesteśmy istotami moralnymi. To są te okoliczności, które należą do naszej natury i z których, powiedziałbym, należy maksymalnie korzystać. Okej, okay. I to, co mówisz, kojarzy mi się trochę z ostatnią rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę. To też się pojawia w tym ostatnim numerze Filozofuj. Też eksperyment myślowy, ale tym razem Artura Schutte. On to, no też, żeby trochę może nie kończyć tak pesymistycznie. Więc on tam proponuje, żebyśmy sobie wyobrazili dwa modele, czy dwie historie. Jedną taką, że zatrzymujemy się właśnie w którymś momencie. Jak powiedzieliśmy, i tak nawet te pierwotne cywilizacje, czy nawet jeszcze te przedcywilizacyjne gromady ludzkie niszczyły przyrodę, no ale jednak w mniejszym stopniu miały nawet mniejsze możliwości. I zostaliśmy na tym poziomie, ale żyjemy w jakiejś tam względnej zgodzie z przyrodą. No i drugi scenariusz taki, że się rozwijamy, no kosztem może większym tej przyrody, ale się rozwijamy. No i pyta Artur, no i w którym scenariuszu ludzie mają większe szanse na przetrwanie? Mówi, że w tym pierwszym może i żyjemy, może nawet dłużej będziemy żyli sobie tak, no powiedzmy, idylicznie, jeżeli to jest w ogóle możliwe, ale załóżmy nawet na potrzeby tego eksperymentu, ale pojawi się jakaś globalna katastrofa nie spowodowana działalnością człowieka. Przyleci asteroida albo coś innego się stanie i tego już wtedy nie bylibyśmy w stanie w ogóle się przed tym obronić. Być może to zniszczenie, które spowodowaliśmy, jest kosztem, ale dzięki temu coś zyskaliśmy, co pozwoli nam przetrwać być może, a być może też w przyszłości jakoś tam uratować nawet tę Ziemię, jeżeli byśmy rzeczywiście tego egoizmu się wyzbyli. Jak myślisz? Pytanie jest, który scenariusz według... Znaczy w ogóle jakbyś się do tego odniósł, jak myślisz, czy tutaj jest coś na rzeczy, Artur trafił w punkt gdzieś tutaj, czy to jednak... Myślę, że tak. Myślę, że Artur pokazał w tym eksperymencie, jaka jest alternatywa dla rozwoju cywilizacyjnego, a więc także naukowego, technicznego, także moralnego. Bo ja myślę, że to jest ze sobą powiązane. A na przykład ograniczeniami, które przyjmujemy, że na przykład rezygnujemy z tego rozwoju społecznego, cywilizacyjnego. Więc myślę, że ten pierwszy scenariusz, to pierwsze rozwiązanie pokazuje, że rozwój, bo to jest głównie rozwój kulturowy, jeżeli tak można powiedzieć, rozwój kulturowy człowieka jest pewnym niekwestionowanym celem, dobrem, między innymi dlatego, że poszerzanie swoich umiejętności poznawczych, wolitywnych, moralnych jest takim środowiskiem, w którym możemy rozwiązywać problemy, które no, sami też tworzymy, także takich problemów, które są obiektywne, no właśnie, pojawiają się asteroidy. Więc ja raczej pozytywnie oceniam ten kierunek myślenia, ten kierunek rozwoju, dlatego że on dostarcza
także narzędzi do rozwiązywania problemów, poszerza naszą wolność, mówiąc inaczej, poszerza naszą wolność. W przypadku tej drugiej opcji nasza wolność, nasza możliwość decydowania o tym, nawet jak umrzemy, staje się mniejsza. Więc ja bym to widział w tej możliwości poszerzania naszej wolności. Okej, dobrze. Dziękuję ci, dziękuję państwu. Przechodzimy do ostatniego fragmentu naszego spotkania, czyli do pytań od państwa. Mam tutaj kilka pytań, zaraz przeczytam. Natomiast jest jeszcze ostatnia szansa, jak ktoś z państwa ma ochotę, to proszę pisać pytania. Więc pierwsza, to jest chyba, rozumiem, bardziej komentarz niż pytanie od pana Norberta. Pan Norbert pisze, mamy zarządzać zgodnie z intencją stwórcy. No, rozumiem, że pan Norbert odnosi się do tego, co mówiliśmy wcześniej, że Biblia no nie kłóci się, to przesłanie biblijne absolutnie nie kłóci się z przesłaniem ekologicznym, wręcz przeciwnie. Więc nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś skomentować? Czy tutaj... Może tak, że Biblię, to jest taka banalna rzecz, że określone przesłania Biblii należy interpretować w kontekście całości przesłania. To znaczy nie jest tak, że jest Księga Rodzaju i później Ewangelię, tylko że jest Księga Rodzaju i kilkadziesiąt innych ksiąg, w kontekście których należy interpretować to, co było powiedziane na początku, czyli w Księdze Rodzaju. Okej. Okay. Czyli tak. Dobra. Pani Jagoda pyta tak, a co będzie się dziać z ludźmi, gdy będą blackouty? To też raczej nie filozoficzne pytanie, ale może coś byś dopowiedział. Jeżeli co będzie? Blackouty, rozumiem, braki dostawy energii, jakieś takie rzeczy. No rozumiem, czyli no co się będzie już działo, jeżeli zaczną się te złe konsekwencje antropocenu tak uwidaczniać na co dzień? No. Szanowni Państwo, jeżeli się spełnią czarne scenariusze ekologiczne, to będziemy mieli do czynienia z, oprócz tego, że będą, powiedziałem, trudne do przewidzenia konsekwencje ekologiczne, będą przewidywalne konsekwencje społeczne, będą wojny. To jest jeden z podstawowych skutków różnego rodzaju wytrącania z równowagi. Będą wojny i to będą wojny o wodę, będą wojny o suche terytoria, będzie wojna o jedzenie. Tak, taki czarny scenariusz jest możliwy. Zresztą już mamy do czynienia z emigracją ekologiczną i to ona będzie nieporównywalnie większa od tego, co teraz obserwujemy, dlatego że w grę będą wchodziły nie 10 tysięcy, 20 tysięcy ludzi, którzy będą chcieli się dostać do bogatej Europy, tylko to będą rzędu kilkuset tysięcy i to gwałtowne ruchy społeczne i nad tym nie da się prawdopodobnie zapanować pokojowo, tylko w grę będą wchodziły wojny, które będą na jakiś czas równoważyć ruchy. No to już jest pesymistyczny scenariusz. Jest. Ale no powiedzmy przynajmniej tyle, że nie jest pewny. Tak? Tak, to jest tak. Jedna z realnych zagrożeń, realnych właśnie. Zresztą, przepraszam, autorzy różnych powieści fantastycznych, różnych filmów fantastycznych z zakresu science fiction ten wątek systematycznie drążą obecnie, że apokalipsa, już kiedyś to była apokalipsa związana z wojną nuklearną, a teraz jest na tapecie apokalipsa ekologiczna, to znaczy susza, zmiany klimatyczne, zalania kontynentów. To są te scenariusze, które napędzają naszą wyobraźnię. To prawda, bo jeszcze jak się popatrzy, no 20-30 lat temu,
30 może bardziej, to naprawdę była pewna panika w zachodnich społeczeństwach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przed właśnie atakiem nuklearnym. Budowano prywatne schrony antyatomowe. Nawet to też się pojawia w kinie, ma swoje odbicia. Dzisiaj mamy inne lęki, ale są. No ale proszę Państwa, te lęki z wojną nuklearną póki co się nie zrealizowały. Miejmy nadzieję, że te lęki takie, że aż taki czarny scenariusz nas nie spotka. Dobrze. Ale w związku z tym, to trochę znowu w połączeniu, czy bogata północ ma moralny obowiązek pomocy biednemu południu? Jeśli tak, to jak dalece? Czy nawet dostaną wyrównania cywilizacyjnego poziomu życia północy i południa? I czy możemy w ogóle mówić o moralności, jeżeli chodzi, wiesz, o całe właśnie no, państwa? Myślę, że tak, można mówić. Z tym wyrównaniem. Szanowni Państwo, no oczywiście, że nie jest możliwe, żeby kilka miliardów ludzi żyło na takim samym poziomie jak Amerykanie, społeczeństwo amerykańskie. To jest niemożliwe, bo wtedy faktycznie nasza ziemia byłaby błyskawicznie skonsumowana, zasoby ziemskie. Więc w grę wchodzi o wyrównanie przynajmniej w zakresie tych podstawowych wskaźników cywilizacyjnych, czyli dostęp do medycyny, dostęp do edukacji, bardzo ważne, do edukacji, dostęp do zasobów energetycznych, typu prąd na przykład. Więc w tej dziedzinie z pewnością bogata północ ma zobowiązania, między innymi dlatego, że konsekwencje ekologiczne naszej aktualnej gospodarki światowej, która jest skoncentrowana jednak na północy, przede wszystkim odbijają się na południu. Czyli nie dość, że są biedni, to jeszcze płacą za naszą działalność gospodarczą, te społeczeństwa południa. Więc z pewnością od tej strony, przepraszam, działania ze strony bogatych państw są wymagane. To się dzieje w mikroskali na razie, dzieje się faktycznie, ale nie jest to jeszcze ruch, który by realnie poprawiał sytuację w skali szerszej. Okej, ale to jeszcze cię pomęczę trochę w tym temacie, bo mówimy o odpowiedzialności moralnej, nie tylko o tym, co zrobimy, że tam jest do zrobienia i jak to wygląda w praktyce, ale o obowiązku moralnym. Jeżeli mówisz, że to jest niemożliwe, żeby wszyscy ludzie, tak czysto hipotetycznie, żyli na takim poziomie jak klasa średnia amerykańska, powiedzmy, że no po prostu nie masz tyle zasobów na ziemi, to wciąż właśnie pytamy o obowiązek moralny. Czy w takim razie można, czy to jest obowiązkiem moralnym nas, ludzi północy, no żebyśmy po prostu zrezygnowali, żebyśmy wyrównali te poziomy, no i skoro nie wszyscy mogą tak żyć, że każdy ma samochód i sobie jeździ na wycieczki na drugi koniec świata raz w roku, czy dwa razy w roku, no to po prostu tego nie robimy. I to jest nasz obowiązek moralny. Żeby dojść do takiego poziomu, że i południe, i północ będą żyli tak samo. Jak się nie da żyć tak jak amerykański dream, no to trudno, no po prostu żyjemy trochę w trochę gorszych warunkach, ale wszyscy. Czy to jest nasz obowiązek moralny, jak sądzisz? Ja bym powiedział tak. Czy jak ja jadę samochodem, to robię coś moralnie złego, wiesz, bo tam... Ja powiem tak, ja się trochę obawiam takiej papierowej moralności, to znaczy formułuję reguły, o których wiem, że i tak są nierealne do wdrożenia, więc ja bym powiedział inaczej, uwzględniając doświadczenie historyczne, więc coś, co każdy z nas i codzienne każdy z nas posiada. To znaczy, że możemy nawoływać do i wymagać i edukować, bo to jest kwestia edukacji, no w moralności trudno zmuszać kogoś, do ograniczeń na przykład w pewnych rzeczach. Z motywacją taką ekologiczną możemy,
ale no nie łudźmy się, że zrezygnujemy z pewnych, całkowicie z pewnych udogodnień cywilizacyjnych. To znaczy, z punktu widzenia, powiedziałbym, takiego zwołu sądowego jest niemożliwe. To znaczy, no nawet po sobie możemy powiedzieć. Ja oczywiście ograniczam na przykład jazdę samochodem, jeżeli mogę, to jeżdżę autobusem, jeżdżę pociągiem, ale przyjechałem tu samochodem, bo w sam raz nie mam możliwości innego dojazdu. I być może znaleźliby się tacy, którzy by powiedzieli, że można było przyjść pieszo, można było przyjechać rowerem, nie zanieczyszczać środowiska, no ale trzeba być realistą. No, na 1000 osób tak może zrobić jedna osoba, a chodzi nam o taką skalę ograniczeń, która by przynosiła realny efekt fali. No, na przykład, że to będzie 100 osób, które na przykład będzie chciało ograniczyć. I myślę, że to jest już bardzo dużo. Generalnie, słuchajcie, pomoc bogatej północy w stosunku do południa wiąże się oczywiście z jakimiś ograniczeniami, ale nie z rezygnacją tego, co już posiadamy, tylko z rezygnacją tego, że mogę posiadać więcej. Po prostu się dzielę może nie tak z tym, co mi zbywa, bo jesteśmy zachłani, więc nam nigdy nic nie zbywa, tylko z ograniczenia tego, co potencjalnie mogę mieć, ale na przykład dzielimy się przemysł farmaceutyczny. Można udostępnić za darmo licencje na szczepionki, na lekarstwa dla biednych krajów. Przemysł na tym nie straci. Chyba, że myśli o potencjalnych zarobkach, ale to, co już posiada, nie straci. Więc to nie jest tak, że wyciągam z własnej kieszeni i się dzielę, tylko po prostu rezygnuję z pewnych dochodów na rzecz innych. Ja myślę, że takich przykładów można podać sporo. Tylko, to akurat nie są takie aż bardzo wymagające ograniczenia. To prawie żadne ograniczenia. Takie ograniczenia, żebyśmy na przyszłość nie za bardzo się tam rozkręcali w kolejnych nowych żądaniach, ale... Więc ja myślę, że to jest w zasięgu ręki działań polityków, bo to jest z reguły kwestia polityków. I do tego trzeba... I w tym kierunku trzeba wywierać nacisk społeczny na polityków, żeby mieli odwagę proponowania pomocy krajom biednym. Okej, pociągnąłbym jeszcze ten temat, ale jest jeszcze jedno pytanie, a czas nam się kończy, więc przejdę do tego pytania pani Izabeli. Czy teza postawiona między innymi przez Adama Wajraka, że choćby w kwestii obrony lasów człowiek powinien zaprzestać swojej ingerencji w naturę i to jest wystarczające, natura sobie poradzi. Czy można się z tym zgodzić oraz odnieść do całości zmian w przyrodzie? Szanowni Państwo, no jest taki argument. Mówimy, ekolodzy mówią często o równowadze ekologicznej, że zakłócamy i tak dalej, i tak dalej. Tylko złośliwcy powiedzą, w rowie ściekowym także jest równowaga ekologiczna. Są odpowiednie bakterie i tam jest równowaga, więc nie chodzi o każdą równowagę, tylko o taką równowagę, którą człowiek będzie cenił. Co do ochrony lasów. Sam raz ten przykład z panem Wajrakiem wywołuje problem Puszczy Białowieskiej. Puszczy Białowieskiej i no i właśnie tam, powiedziałbym, jak w soczewce możemy zobaczyć te podstawowe dylematy cywilizacyjne, z którymi człowiek się może borykać. Mamy fragment Puszczy Białowieskiej, no i który jest zaatakowany przez kornika. Leśnicy mówią, że dla ratowania puszczy, więc dla ochrony środowiska należy aktywnie włączyć się w ochronę. Część ekologów mówi właśnie, że dla ratowania puszczy, jej dziewiczego charakteru, naturalnych procesów nie należy robić nic. Oczywiście jedni i drudzy oskarżają siebie o różnego rodzaju ukryte interesy. Leśnicy oczywiście chcą ciąć drzewo. Ekologów się z kolei oskarża o jakieś quasi-religijne zaciemnienie.
że o niczym nie myślą, o tych ludziach, którzy na przykład tam potencjalnie będą tracili, jeżeli się wprowadzi radykalne formy ochrony, będą stracili źródła dochodu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to rzecz ciekawa. Naukowcy, tu mówię o biologach i leśnicy, więc także naukowcy, nie potrafią dogadać się. To jest taka dziwna rzecz, że eksperci różnią się w swoich opiniach. Ja podejrzewam, bo temu się teraz bliżej przyglądam, że pomijając te wszystkie ideologiczne historie, które mogą zaciemniać obraz, to i koncentrując się wyłącznie na kwestiach naukowych, że inne są założenia aksjologiczne w naukach leśnych, inne w naukach biologicznych i w związku z tym inaczej rozkładają akcenty, inaczej formułują metody do ochrony tego podstawowego przedmiotu swoich badań i dlatego się nie mogą dogadać. Jak do tego się jeszcze dołożą kwestie polityczne, kwestie religijne, bo tam także w grę wchodzi konflikt religijny, kwestie gospodarcze, to staje się węzeł gordyjski nie do rozwiązania. W tej dziedzinie, w tym samym konflikcie moja sympatia jest raczej po stronie biologów, ale z pewnością, jeżeli chodzi o zasadę ogólną, wniosek ogólny, to przyroda na obecnym etapie musi być zarządzana. Musi być zarządzana, dlatego że w tej przyrodzie są ludzie, którzy chcą na przykład ochronić warunki także cywilizacyjne swojego życia. Więc ta przyroda musi być zarządzana. W końcu jesteśmy jakimś tam elementem tej przyrody. Właśnie. Nie spadliśmy tutaj z kosmosu. Dobrze, dzięki Zbyszku, dziękuję bardzo. Widzimy, że to jest rzeczywiście węzeł gordyjski. Nie rozwiązaliśmy na pewno tego węzła, ale mam nadzieję, że chociaż trochę Zbyszek rzucił światła na te problemy. Te zagadnienia są dzisiaj dla Państwa już troszeczkę jaśniejsze. To nie ostatnie spotkanie z filozofem na kanapie. Oczywiście proszę śledzić profil facebookowy filozofu i naszą stronę internetową. Będziemy informowali o kolejnych spotkaniach. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzięki, Zbyszku. Dziękuję.